Dzień dobry, nazywam się Maciej Kosycarz, jestem fotoreporterem. I nigdy nie zabieram głosu, ja jestem od rejestracji obrazu. Ale to jest ten wyjątek od wyjątków. Wczoraj w Kościele Mariackim, kiedy zobaczyłem zdjęcie na ołtarzu Pawła Adamowicza, uświadomiłem sobie, że nie zrobię mu więcej nigdy zdjęć. Chociaż zdjęcia, które robię dzisiaj, robiłem wczoraj, zawsze będą podpisane gdzieś tam w opisie Adamowicz, bo Państwo o nim pamiętacie. A Pawła znałem od szkoły podstawowej. On był w 7 klasie, a w 8, zawsze rok niżej. Ja 64, on 65 rocznik. Ta sama szkoła, jedynka, słynna jedynka, którą Paweł naprawdę kochał i bardzo mile wspominał. Później wspólne studia. Paweł dotrwał do końca, ja musiałem się przenosić na inny wydział. Ale pomyślałem sobie, wczoraj kliknąłem do naszej bazy zdjęć hasło Paweł Adamowicz i pojawiło się 6,5 tysiąca zdjęć Pawła. I tak myślę, że to są nie tylko zdjęcia te, na których on jest. Jakbym obejrzał wszystkie zdjęcia, które mi się kojarzą z Pawłem Adamowiczem, to jest cały Gdańsk. To jest stadion, to są drogi, to jest wszystko, co nas otacza. Ile razy Państwo będziecie przechodzić i przechodzić koło tych miejsc, miejcie takie zdjęcie w głowie, taki obraz. Tak, to dzięki Pawłowi. To była wizja Gdańska i módlmy się, myślmy, żeby to, co zrobił, to, co jeszcze chciał kontynuować, było kontynuowane przez kolejne pokolenia, kolejnych, jego następców.